Dzień dobry, moi mili! Halleluja! Chwilę, żeście się nie widzieli, tydzień! Au, ale ostre! Aha, ile pietyzmu! Pięknie, no! Karaś! A co? Idziemy! Na kamień. Całkowicie. Będziemy wiercić dziury niedługo. A jak jesteśmy przy kasie, to korzystając z okazji chciałem... Teraz będziemy łowić łódki. Oczywiście, standardowo. Kupujmy zupkę serową. Jakie masz seksy i kobiety. Jak masz komiki. Popatrz, co Romek zrobił. Zostawcie łapkę w górę, idziemy na ryby. Ryby, 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 witajcie. Łowcy, łowczynie. Serdecznie was witam, miło was widzieć. Mam nadzieję, że wam też miło jest mnie widzieć. Jadę sam, dużym samochodem załadowanym. No nie tak, jakby mógł być załadowany. Pierwszy raz w sumie od dawien dawna jadę. No sam, bez dzieciaków też, bez chłopaków, ale będziemy dzisiaj w bardzo dużym gronie. Powiem wam, że też pierwszy raz, taki wyjazd pierwszych razów, nie? Pierwszy raz na batorówce będziemy bez bąbla, bo tak od razu batorówkę zawsze mi się z nim kojarzyła. Zawsze się tam wygłupialiśmy, dokazywaliśmy, mnóstwo już tam scenek wam nagrałem. Zresztą jak wrócicie tam, jak chcecie, oglądnijcie ten film do końca, wpiszcie sobie tam poprzednie filmy batorówka, wpiszecie, to wam wyskoczą. Dodawaliśmy czadu, także też taki sentymentalnie trochę jestem rozczulony. No ale pomyślałem, a wspomnę też bąbelkę naszego kochanego. Kiedyś mnie tak nie będzie. Część z was, pewnie mnie, też kiedyś gdzieś tam wspomni, ale już mi to będzie obojętne, więc luzik. Słuchajcie, dobra, tym nostalgicznym akcentem zaczynam. Będzie dużo osób, więc nie będę przedłużał trasy. Zatrzymam się jeszcze w sklepie. Jest teraz godzina 11.44, także no ruszam, 3,5 godzinki jeszcze mi zostało. Torkielce, charakterystyczne te bandy są. Nie wiem, czy będzie widać po prawej stronie, ale czasami można zobaczyć, jak tam na chwilę taki punkt widokowy będzie, nie wiem, jak patrzeć. O, czasami widać, jak jeżdżą, raz mi się nawet udało nagrać, ale chyba nikogo nie ma dzisiaj. Jakby zlot Mustangu. Jestem w takim obszarze leśnym, tutaj koło Piotrkowa Trybunalskiego, gdzie tutaj stoją tak zwane, jedni nazywają tirówki, a tirowcy nazywają kurierki, że to kurierzy tylko się zatrzymują, bo tirami nie ma miejsca, gdzie się zatrzymać i tak dalej, no nie? Także no jest tutaj to charakterystyczne miejsce, gdzie te panie stoją. Jak mi się uda nagrać, to wam pokażę, jak to wygląda. Może nie wiem, czy wszędzie w Polsce. U nas na Podkarpaciu to ja nie znam takich miejsc, żeby coś takiego miało miejsce. Kiedyś było rzeczywiście koło Rzeszowa w Głogowie stały, ale teraz już tego dawno nie widziałem, naprawdę. Zostało mi 11 minut, 12 km na jakiś Finokierz, teraz jadę. Kurde, jakimi zadupiami, masakra, powiem wam. Jakby nie nawigacja, to ciężko by mi tu było trafić. Jeszcze mi się czek zaświecił, ciśnienie w opon, bo zmieniłem przed wyjazdem opony i dopiero po 2 godzinach drogi mi się zaświeciło. A później zresetuję. Tam zobaczcie, zachód słońca widać. No generalnie, no nie wiem, co mam powiedzieć. No nie będę tego nagrywał, bo tu nic nie widać. Za 12 minut się zamelduję. Batorówka wita. Miejsce docelowe jest po prawej stronie. Dotarłem. Tak, bo tutaj można się rzeczywiście zatrzymać. Tutaj chodziliśmy jeść. O, w tych śpimy. Dwóch. Obydwa są nasze, zarezerwowane. Jest już Romka z samochód. Widzę Kumana. Oj, panele fotowoltaiczne, tego nie było. Położyli. Wiecie co, zawrócę, też tak stanę tu obok nich. Jechał ministra. Ja myślałem, że będziesz śpiewał, jak będziesz wysiadał. Dzień dobry, moi mili. Halleluja. Ile żeście się nie widzieli, tydzień. Stęskiliście się? No oczywiście. Pewnie. A i kurtkę wkładam, bo zimno. Zimno, albo chodzisz tam, do środka. Mama Romka jest. Muszę się z panią przywitać. Słuchajcie, zaczynamy spotkanie. Będę tylko zajawki robił. Od bigosu i kulebiaków, to się u Romka nazywa kulebiak, to jest takie ciasto jak w krokiecie u nas i w środku są grzyby i kapusta, jeszcze się nie dobiłem, ale wiem, że to jest pyszne, bo to było na ostatnim wyjeździe i wszyscy się rzucili i zabrakło dla biednego kumanka. Smacznego, panowie. Smacznego. Czekamy na resztę ekipy i Kuman nam włączy, bo nie wiem, czy w ogóle nie wiecie, ale istnieje takie jeszcze drugie archiwum filmów wędkarskich, tylko zajawkę wam taką pokażę. Okiem innych kamer. To nie jest ogólnie dostępne. Nie. Generalnie to tak
to jest bardzo stary film z rancha nad jeziorkiem. Jedna z najgrubszych imprez wędkarskich, które nagraliśmy, jednodniowych zaznaczam. I wszyscy się zjechali tak. Z całej Polski. Tak, także tak, no, z całej Polski. Kiedyś wam o tym powiem. Może jak będzie jakieś święto, 5 lat temu było. Albo może wymyślimy jakiś, nie wiem, jakby ktoś to chciał zobaczyć, bo to nie było nigdy publikowane, bo to jest na niepublicznym chyba, nie? Tak, to jest na prywatnym. Na prywatnym nawet, także jak, no pomyślimy. Jakbyście chcieli coś takiego zobaczyć, dajcie też pomysły w komentarzach, to może w sumie to jest naprawdę mega, jak to oglądam, to trzeba by było podcinać, bo nie wszystko nadaje się do... Nie, właśnie bym dał takie, że jest. Takie na żywo? Dokument prawdziwy. Powiem, bo to było nagrane z myślą nie o YouTubie, tylko dla nas, nie? Tak. Także byście zobaczyli, jak to było kiedyś, nie? Nie pamiętam, niestety nie było. Jadą chyba następne osoby, bo widziałem, że tam światła mignęły, także zaraz wam pokażę. Kto? Dzisiaj dla jasności nie łowimy, ale dzisiaj będzie taka krótka relacja, bo chcemy sobie pogadać ze sobą, posiedzieć tak sentymentalnie. Jutro będzie mega przepełniony dzień spinningiem, także zostańcie, wszystko wam pokażę, ponagrywamy. Myślę, że też połowimy, bo to tutaj przychodzi. Proszę, przyszli następni goście. Proszę bardzo. Lechu, jaka fryzura w ogóle. Na co? O, biznesmen przyjechał. Masakra. Chudy. No cześć. Chodź Mieszko moja. No kurde, dobrze, że jesteście. Wszystkiego najlepszego. Zdrowia, szczęścia, pomyślności. Dziękuję. Dużo zdrowia, bo to przede wszystkim w tych czasach najważniejsze. Dokładnie. Tak. Pieniążków dużo, bo to też w tych czasach najważniejsze. I żebym był nienerwowy. Ale ja jestem bardzo spokojny. 21 urodziny. A ja wprowadzę cię po spokoju. A, super. Najlepszego bracia. Nareszcie. O, dzięki. Jak się ale... Bardzo dobrze, powiem. Tak? No. Trochę ciemno, ja nie mogę po ciemku jeździć, ale tak to. Chyba, że to pani... Słuchajcie, właśnie na filmie Kornel testuje przynęty, które dostaliśmy od Gofra. Nie wiem, jak to nazwać. Goldik? Tak, Goldik, no. Goldik? Goldiker. Goldiken. Jutro pokażemy na żywo, jeszcze tu przetestujemy. W baterówce może zadziała. O. A jak on pracuje? Albo ten. Wahadłowo. Bo ten mały jest Gold Digger, a ten duży to jest Cock Gold. Ale wychyla Kuk. Się... Cock Gold. Dobra, wychyla się w lewo czy w prawo bardziej? Raz tak, nie? Aha, no. Tak. To macha, nie? To bardziej w lewo czy w prawo? No nie wiem, tu jest ofiarodawca. To zależy, wiesz, po której stronie jest te większe obciążenie tego. Tak? Nie, jest, bo jest tułów. A kto jeszcze nie widział filmu tego ze spinningu, to obczajcie, bo tam padł mega wielki szczupak. Także polecam też, zobaczcie sobie tam na drugi film. Akurat jak tu jesteśmy, to jest premiera. Dzień dobry łowcy, witajcie w nowym dniu. Jak oglądaliście poprzednie relacje z baturówki, to przyjeżdżaliśmy, było ok, była trawa i na drugi dzień w rano jak wstawaliśmy, był śnieg. Patrzcie, nie ma wprawdzie tyle śniegu, co było rok temu. Ale zobaczcie, że i tak spadł i tam, patrzcie, zbiornik zamarzł. Ale na tym będziemy łowić, więc dokładnie minus 5 stopni, więc będzie to hardkorowy hardkorowe łowienie. Dzień dobry kumanku, mama Romcia już wstała. Pozbroimy się, czas najwyższy, wyszło słońce, więc mimo ujemnej temperatury, bo mamy plecionki, wiecie o co chodzi, no nie? Romuś, kanibal. Zbroję GoFrowi, tak, elegancko, trzeba pozbroić się w takie fajne. Czyli szczupak. No szczupak, myślę, że tu głównie szczupak będzie grał rolę. Ale masz główki, Romcio. Mam to. To jest twoje wszystko? Tak. No tam mi się podoba z tym oczkiem. To jest ręczna robota pod razem. Au, ale ostre. A jak? No. Ile za taką jedną główkę płacisz? Wiesz co, ja tu mam kolegę, który to robi, nie? Tam od niego to mam... Dobra, ile kosztuje taka główka jedna? To wiesz co, różnie. 2, 3, 4, 5, zależy od gramatury. Aha. Też bym chciał mieć taki kolegę. Czyli co, im cięższa, tym, im cięższa tym więcej, tak? Pięknie uzbrojona. No ładnie, równo, no, nawet ci wyszło. No, chyba, musi. No. O, a wcześniej uzbroiłem tego, łobuza. A tu jest relaks. Nie, to jest Savage Gear, standardowy policjant, oczywiście. No a, zobacz. Bo ma te nacięcia, sorry, okej. Okay. To jest policjant. Ale podobny do relaksa, mam taki sam, tylko bez tych nacięć, rzeczywiście. No, fajne są. I ty na to łowisz? No to niebieskie? To są GoPro akurat. A moje to są tam skrzynki z tyłu. To nad wodą nagranie, żeby już nie zamulać. A ten, Kunstfon?
Ja gotowy. O, to tak ja na razie drobną. Skromnie. Ale powiem ci, że na to złowiłem bardzo dużo. To nie będzie. I szczupaków i okoni. A tu ja. Ale większe są przygotowane już w torbie, nie będę się chwalił. Nad wodą podpatrzymy. Tak. A pan Gofer? A pan Kanibal? Gofer, nie, w lesie. Drugi pan Kanibal? O, jeszcze dwa takie. No, a jak nic takiego większego nie weźmie, to co, o koniuweczkę, żeby cokolwiek tamten, nie? Weźmie, mówię wam, że weźmie. Ja też jestem tego zdania, że weźmie. Idziemy w szyku, idziemy grupą. Plan taktyczny jest taki, że będziemy szli grupą, jeden przy drugim i obrzucali wahadłowo stanowiska. Może powinniśmy się rozejść, ale jak wy chcecie to zobaczyć, jak chcecie, żebym wam fajny film z tego nagrał, to musimy tak zrobić i tyle, więc bierzemy na to poprawkę. No, cieszę się strasznie, że słońce wyszło. Mówię, minus 5 stopni jest, więc na plecionce to praktycznie byłoby nie łowienie. A teraz jest szansa, więc lecimy. Różne jerki, o, ten jaki kurde solidny. Jerk, o, to pomarańczowy, jest. Pomarańczowy, szczepiakowy. Strike Pro, to jest też handmade. Kaszu Bite. Na przykład. Jak to widzę, kotwice, bo ci się wbijają. Wbijają się, o. Tu one są takie małe, słodkie. Zobacz, łowisz? Jakie fajne. No, to człowieku, to Matusiaka jest jeszcze, jak robił woblery. Kto będzie wiedział, to wie. O, Matusiak też jest podpisany. On już nie robi. Nie, on teraz tylko robi te gumy, nie? Mhm. Realistic szaty. Ładno. Taki... Ale piękny, no. Karaś taki. Karaś. Powiem wam, że zajebiste. Mam, dlatego małe używam, bo mam wędkę z małym CW i... O, a tego... Tą przynętę w zeszłym roku na zawodach, tu na Batorówce, wyjąłem razem z karpiem. To było przypięte do karpia. Tak? Tak. To już pod haczem było. Zaplętana żyłka, no, taka zaplętana i karp miał to wpięte normalnie przy pysku. Ja to wyjąłem razem z karpiem. A to nie jest Sawyża? Nie, Westin. A, to oni razem to robili. Tak. Ale to na Polskę wiem, że Sawyż to, nie wiem, chyba nie jest już ten soft play, bo się to nazywało. Już chyba ich nie ale ma. Nie jestem, nie chcę się wymądrzać, jak tam coś no, to możecie tu napisać. Tu takie duże... A to bardziej sumowe takie, nie? To są no. Sumowe. O ta jak ładne, o jajku, jaka piękna. Ale to jest matka, nie? To jest typowa sumowa. Uwielbiam takie kolory właśnie, no. I to o, z grzechotką. W środku. Co powiem? Ile pietyzmu! No i to jakieś, o. A to są te. Fajne takie, ale to są sebile, sebilki. Dziwne takie, bo do gabi podobne, do tego gabi szada, nie? A to są salmo, nie? Ten jest na przykład aha. Salmo, ten słynny delfinek. Czy rozumiem, że ty na to będziesz się łowił, tak? Znaczy, no coś tam wybiorę, nie? Z takich mniejszych, no bo mówię, dużą wędkę zostawiłem w domu, a tu mam taką tylko do 30 tych gram. No, wiesz, głównie gumy pójdą dzisiaj. A pani co o tym myśli? No, ja myślę, że chłopaki coś złowią, także spokojnie, nie denerwujcie się, zostawcie łapkę w górę, idziemy na rybi! Let's go. O, uwaga na szczytówkę. Niestety ja mam trochę dłuższą wędkę niż chłopacy. Możesz to wsadzić tam do mnie, to mi to jest obojętne, czy będę jedną już, czy dwie. Stricte wędka była kupiona tylko i wyłącznie na bolenia, którego notabene nie złowiłem. Czyli nie działa. Ale to nie, no bo wiesz co, ogólnie od kiedy troszeczkę zmieniłem swój tryb życia, inna praca, wiadomo, już nie jako DJ czy tam disc jockey, tylko teraz na poczcie pracuję, jak Zenek Laskowik, czy też słynny raper Kękę. No tak teraz Gofer dołącza do tego zacnego grona. A co? Idziemy! Jesteśmy nad wodą, zobaczcie, tak wygląda to łowisko. Tam jest Gofer i Kuman, jeszcze reszta nie doszła. Tylko widzieliście wcześniej, co chłopaki zakładają. Takie, oni od razu się nastawiają na takie kolory agresywne. A zwróćcie uwagę, nie wiem, czy to wyjdzie na filmie, ale jest bardzo, ale to bardzo czysta woda. Więc ja sobie pomyślałem, a tu jest w ogóle lód przy brzegu, widzicie? Widzimy to, więc ja sobie myślałem tak, skoro jest słońce, wezmę brokacik, taki oliwkowy, taki nawet naturalny kolor, on troszeczkę jeszcze w wodzie zginie, od tego zaczynam, no nie? No i co? Łowimy, mam nadzieję, ja wręcz jestem przekonany, do zobaczenia z rybą, tylko kwestia czasu. Muszę wam to pokazać, tu już zdrapałem, drugą zdrapałem, ale zobaczcie, jeszcze wypadł mi kawałek lodu, no ale już tutaj nie zdrapałem, widzicie? Tak się właśnie dzieje z plecionką na ujemnej temperaturze, a mamy minus 5 stopni. O, tu, o, na kamień praktycznie. To całkowicie eliminuje już
Możliwość łowienia. To samo, no to już dalej jest okej. Okay. Nic, albo trzeba cały czas rzucać, rozpuszczać ten lód, wtedy ten lód się nie robi. Zrobicie, ja teraz przeszedłem sobie dosłownie dwa stanowiska i widzicie, taki lód się zrobił. Idziemy na drugi brzeg, bo tam jest słońce, może tam nie będzie zamarzać, nie? No, witam wszystkich. Ta czapeczka, jakbyście chcieli, to jest troszeczkę starsza. Jak kto by chciał? No, jakbyście chcieli ją poszukać, że tak powiem, nie? Nie, nie, nie. Na pewno nie ze stadion dziesięciolecia. Czapkę kupiłem w dniu, kiedy Najman walczył z Pudzianem w KSW. Tego ile samego dnia. 10? Więcej. Jeszcze to było więcej? Tak, to był 2008 rok. To jest znaczek haftowany, tylko przyklepany. Ale parak się utrzymał. Pokaż, no, mogę pokazać? Oczywiście. Bo Leszek to jest fan. Zaraz wam powiem. Lecha Poznań. Lecha Poznań. Także takiego kibola mamy. To jest kibolem czy kibicem? Kibolem. Kibolem? Tak, znaczy wiesz co, definicja kibol, że tak powiem, w Gwarze Wielkopolskiej znaczy fanatyka. Aha. To jest coś... Zależy jak to interpretuje, no nie? Tak, no właśnie. Kibicuję Lechowi Poznań, czyli jest Lech Poznań jest w Wielkopolsce. Mhm. Czyli jestem fanatykiem, bo tak powiem. Kibol. A macie w Wielkopolsce jeszcze jakąś taką inną drużynę, na przykład konkurencyjną, która... Tak, oczywiście, jest Warta Poznań, gra w Ekstraklasie. Aha. Ale to jest nasza starsza siostra, że tak powiem. Stosunki są neutralne, nawet przyjacielskie bym powiedział. Aha. Chodzą pomiędzy nami na mecze. A z Rzeszowem jak tam? No z Rzeszowem ciężko stwierdzić. Tak? Ja jestem z Rzeszowa, ja czy wiesz o tym, że ja się piłkę ja w ogóle nie znam, wiem, o co w tym chodzi. Leszek mi tutaj udziela, ja się go pytam zawsze, jak coś nie wiem właśnie. Leszek mi zawsze tłumaczy co i jak, jakie są porozumienia w ogóle, co tam. No, także z Rzeszowem, czyli mówisz, że nic nie ma, tak? Nie ma raczej. No tak. Za daleko, co? Nie, znaczy wiesz co, Kraków też jest daleko, a Wisła Kraków jest, tak? No wróg, no. No ale dobra, tyle Lesiu o kibicowaniu, bo nie będziemy... Dobra, jesteśmy jeszcze na rybach, a nie na kurtę na tym. Pokaż tą przynętkę jeszcze. Mam policjanta. A, czyli ty, no bardziej tak nie wiadomo, okoń, mały szczupak może, a może i duży, bo to też nie jest powiedziane. Ja dzisiaj sandacza złapię. Oby. Trzymam kciuki. Oczywiście. Domuś wziął kamerę, także w końcu jadę będę troszeczkę. Dla tych, co twierdzą, że Lucio nie łowi, proszę, łowi. Ale nie zawsze, to przyznaję, bo ja na przykład jak chodzę z dziećmi, bo wy tego nie wiecie, że... Bo się pytacie, że... Chodź Romuś, tu bliżej, ja coś właśnie chciałem skomentować. Tylko uwaga, bo tu jest, o, takie zejście, żebym nie poleciał. Na przykład wiecie co, ja was szanuję mega i tak dalej, czytam te komentarze wszystkie, no nie daję rady na wszystkie odpowiadać i tak dalej, ale staram się, czytam wszystkie, nie? I piszecie tam właśnie, że o, dzieciak łoi ci dupę i tak dalej. Ja się strasznie cieszę, serce mi się raduje i powiem wam, że naprawdę chciałbym, żeby za każdym razem moje dzieci mi dupę łoiły. Tylko zwróćcie proszę uwagę, jeżeli do tego jeszcze nie doszliście, że ja jak jadę z dziećmi, to mnie to dużo siły kosztuje i ja jeszcze nie łowię, bo oni jeszcze nie są na tym etapie, że mogę ich puścić, macie róbcie sobie co chcecie, ja sobie pójdę łowić, tylko ja ich pilnuję, pomagam im, rozplątuję co chwilę zestawy, zakładam nowe stalki i tak dalej, że proszę o zrozumienie, że naprawdę, jeżeli tego nie wyłapaliście na filmie, to ja wtedy nie łowię, jak jadę z dziećmi. No nie wiem, wydawało mi się, że to jest oczywiste dla każdego. To, że nie umiem łowić, to ja się z tym zgadzam w 100%. Żadnym specjalistą nie jestem, nie będę, bo łowię sobie dla przyjemności i mam to w dupie, bo specjalizuję się w takich, że tak powiem, rzeczach, które przynoszą mi pieniądze. A wędkarstwo traktuję jako hobby i jadę sobie po prostu tak, jak teraz z chłopakami jestem, porzucać. Nie po to, żeby mi kasa spływała. A jak jesteśmy przy kasie, to korzystając z okazji, chciałem was zaprosić. Jeszcze trwa cały czas licytacja. Nawet nie licytacja, tylko zrzutkę założyliśmy na Wojtusia, na rehabilitację, na ortezy. Dam wam też linka pod tym filmem, więc jeżeli ktoś ma ochotę, bo też nie zmuszam absolutnie, to wielka prośba, wpłacicie cokolwiek, każda nawet złotówka się liczy. A jak nie chcecie wpłacić albo nie macie po prostu pieniążków, to możecie udostępnić tą zbiórkę, może ktoś inny wpłaci. Także też i z góry już od razu serdecznie wszystkim dziękuję, którzy wpłacili, bo przez dwa dni 7 tysięcy się zebrało, także 20 tysięcy ustawiliśmy cel, wiem, że to nie jest tyle, co powinno być, bo tam więcej powinno być, ale taki realny, żeśmy przybrali. Myślę, że razem to zrobimy. Dałem tam 3 miesiące czasu, że mamy, także damy radę, chłopaki i dziewczyny. Wierzę w was, uwielbiam was, dziękuję, że jesteście. Piszcie, co tam chcecie, jak czegoś nie rozumiecie, to pytajcie, a nie krytykujcie. O, taka tylko moja prośba. A ja tak od siebie dodam, że chciałbym się zapytać, gdzie są ci krzykacze, którzy rok temu
jak była zbiórka na auto Jurka, krzyczeli, żeby zbierać charytatywnie. No to jest teraz akcja charytatywna, to teraz ci krzykacze i pieniacze prosimy o wpłatę na chore dziecko. Zachęcamy, wiadomo, nie musicie. Nie, no ja mówię, prosimy, nie? Prosimy. Też Romek, wiesz, przymuszony pacierz do nieba nie prowadzi. Nie, ja proszę, nie przymuszam, tylko proszę. Jeżeli byli wtedy zbulwersowani, że zbieramy na auto, to teraz jest szczytny cel. Naprawdę chore dziecko, naszego zresztą Timowicza, Jacka, którego tutaj z tego miejsca pozdrawiamy. No miał być, no niestety obowiązki służbowe mu nie pozwoliły. Nawet rodzinne, a też nie będziemy wnikać. Tak, nie wnikamy w to. Chciał być, no nie mógł, także no... Ale wspieramy go jak tylko możemy, całym teamem. Prawdopodobnie będziemy też na targach i w Poznaniu, i w Rzeszowie, na pewno na Carpathy Fishing. I też właśnie myślimy z chłopakami, żeby z jakąś inicjatywą wyjść i zrobić też jeszcze tam jakąś zbióreczkę, żeby to dozbierać, więc jak macie jakieś pomysły, co byśmy mogli zrobić, to też piszcie, albo jak chcecie na przykład w to włączyć, jako wolontariat oczywiście, bo my to też po prostu robimy, bo czujemy taką potrzebę, to zapraszamy wszystkich do współpracy i zwłaszcza też firmy. I myślę, że wtedy na targach można tą akcję zamknąć, będzie taką ładną klamrą. Jak zrobimy jakąś fajną akcję, to będzie takie podsumowanie. Tam łowi kumanek. Skupiony, nawet się nie obejrzy, nie pomacha. Tu łowią chłopaki ze słupcy. Na razie no nie chcą z nami ryby współpracować. Nie, no naprawdę było minus 12 w nocy, teraz jest chyba minus 4. Tu jest lód. Tam za wyspą też jest lód. Tu na szczęście nie mamy lodu. No ale rybka... Ja miałem jedno delikatne branie, bo miałem ogon zawinięty na grot. Czułem takie dotknięcie lekkie. Tak, miałem tam jedno branko. No ale to było takie chyba bardziej z zainteresowania przynętą niż z chęci brania, nie? No strasznie się temperatura zmieniła. Jeszcze miało do nas dotrzeć z Gdańska Monika z Michałem. Te osoby, które w ogóle też wylicytowały wtedy, co była ta licytacja. Oni na Wiśle, tak, co była akcja też. Z sumami. Na tak. Chorego też chłopca, także Monika, mam nadzieję, że wy żartujecie, że dojedziecie, bo tam mega słabe warunki są, no nie? Podobno śnieg tak wali, oni jechali 50 na godzinę i musieli się zawrócić, podobno. No. Bo ujechali przez półtorej godziny tylko 80 km, 50 na godzinę jechali i niestety musieli, tak piszali, że zawrócili. O, a tu jest lodek. Tak se można. Będziemy wiercić dziury niedługo. Do jutra, jak jeszcze zostaniemy, jeszcze bardziej zmarznie, to chyba zrobimy pod lodówkę. A jak nie, to będziemy powierzchniowo łowić. Będziemy kaczki łapać na chleb z lodu. No, rzucamy, bierzemy się za łowienie Romuś. Tak. Chciałem zauważyć, że 90% przynęt Savage Geara jest. Nie wiem, z czego to wynika. Na wędkach. Tylko kuman nam się wyłamał, bo ma inną. U mnie jest Savage, tylko ja mam policjanta. Leszek, zwany Andrzejem, ma też małego policjanta. Ja na takie troszeczkę większe, takie średnie się staram łowić. A gofer ma bardziej agresywne kolory. Tak jak widzieliście tam ostatnio, co chłopaki pokazywał, Kuba z Gabrysiem, jak oni na takie wielkie kotlety łowią. Ktoś idzie. To ja na takie średnie, o, przyszedł, możesz nagrać łowcę na stopie. Ale jest pod słońce, nie będzie... Mam nadzieję, że się ciągło dzisiaj Nortona. Przyda. Mam nadzieję, że się nie dzisiaj wiem, przyda. Pod słońce będziecie tak dobrze widać, ale na razie się może przydać jedynie do tego. Do zdejmowania lodu z przelotek. Z przelotek, zamarzają. No mi zamarzły taktycznie, faktycznie prawie całe przelotki. No i w cieniu tak samo, to nagrałem. No, i na razie czekam, aż mi na słońcu trochę odpuszczą. Co 3 lata temu, nie? Jak byliśmy, łowiliśmy jeszcze wtedy, pamiętam, na federki, nie? Ale my zawsze na tą batarówkę przyjeżdżam albo w marcu, jak pada śnieg. W zeszłym roku byliśmy tydzień później, bo był koniec listopada, też nas zasypało śniegiem. Teraz jest troszkę śniegu, no ale jest mróz, nie? Mamy taką... Ale to też wytłumaczę widzom może, bo słuchajcie, staramy się tak, bo listopad mamy taki, że cały listopad mamy zawalony wyjazdami. Tydzień po tygodniu nie ma nas w domu, weekendy całe spędzamy ze sobą. Częściej, tak jak to Krzysiek bodajże powiedział ze szmociarzy, sypiamy ze sobą niż z żonami, no. Bo wiecie, z czego to wynika? Bo mamy domki. Bo teraz wybraliśmy te łowiska, gdzie są domki, nie? Bo w namiocie sobie no nie wyobrażam. Kurde, to by była mordęga. Jedna nocka jeszcze okej, ale dwie... Taką odległość walić, żeby spać w namiocie, to też lipa. Dlatego dzisiaj jesteśmy tutaj. Za tydzień prawdopodobnie, znaczy na 100% będziemy w Smoleniu, też na domkach. Też z tego film zobaczycie, więc też taki będzie wyjazdowy. Tam będzie straszna jeszcze ekipa. Także to tutaj jest namiastka, no bo tutaj nie wszyscy też mogli... Dojechali. Mówię wam też i ze względu na pogodę i tak dalej, tam różne, każdy ma swoje obowiązki, no nie? Trzeba żyć jakoś. Także z tego to wynika, no grudzień.
pewnie podejrzewam też, jeżeli będą nocki, no to raczej takie domkowe, aczkolwiek planuję naprawdę, bo w tamtym roku byliśmy w grudniu pod namiotem z Jurkiem. To był hardcore, po prostu walka, ale jedną nockę i zrobimy taką. Przynajmniej ma w planie, no nie, jak zdrowie pozwoli, to zobaczycie. Byliśmy tam, z brzegu nic nie chciało brać, widzieliście na tym pomoście. Przeszliśmy taki kawał drogi i co? Słuchajcie, przesiadamy się na łódkę. Teraz będziemy łowić z łódki. Opłyniemy wszystkie. No, łódkim jesteśmy, nie? Stanowiska. Dokładnie. Jak łódki nie zaliczyć łódki. Łódka się rymuje z wódka, nie? Głodnemu chleb na myśli. A co, absolutnie. Absolutnie. Ale głodny głodnemu wypowie. Także widzicie, staramy się. Trzeba przejść dalej. Wydaje mi się, że ta łódź tonie. To nie. Rzeczywiście, ta łódź to nie. Nie, to nie. Musimy chyba zmienić taktykę, słuchajcie. Idziemy jeszcze zobaczyć na ten drugi brzeg tam, bo tam jest wszystko zamarznięte. I plan jest taki. Jeżeli teraz przez najbliższą godzinę nic się nie wydarzy tutaj, w tym sektorze, spadamy do domu się ogrzać, bo wbrew pozorom, mimo tego, że jest słońce, to naprawdę jest zimno. I pod wieczór jeszcze wyjdziemy, także... Kurczę, szkoda, no. No ale to nie da się tak po prostu pod film zrobić, nawet już nawet nie chodzi o film, tylko chciałbym sam złowić czupak, albo życzę chłopakom też, żeby któryś z nich złowił. No zobaczymy, próbujemy, nie będę wam na razie pokazywał taktyk, przynęt, cały czas zmieniamy, wszystko kombinujemy po kolei, woblery, gumy, błystki, obrotówki, wahadłówki, na razie totalnie nic. O, nic nie działa, a tu proszę, dobra, rzucam. No słuchajcie, przyszliśmy się trochę rozgrzać, bo jak zwykle no, batorówka wita nas mroźnymi porankami oraz południami, także szybka ciepła kawka, troszeczkę spędzimy czasu przy kominku. No, dzięki, no i uderzamy po raz kolejny. Widzicie, cały czas rozpalone. No, kuman niby ma troszeczkę tej masy, ale patrzcie jaki. Też zimno. Ale najgorsze, że po prostu sprzęt zamarza, nie? Mamy no. Pleciąki. Moja to w ogóle stanęła wędka, przyniosłem do ciepłego, żeby się rozgrzała, bo jest minusowa temperatura i zamarza wszystko. Dajcie nam godzinę i wracamy nad wodę. Wiedziałem, Krzysiu, że będziesz. No ile się nie widzieliśmy? Rok. Pół roku. Cześć. Oczywiście, standardowo. Kurde. Będzie. Nie no. Jakoś i mój dziadek pracował w Senepidzie, zamierzam skosztować pierwszy. No, proszę bardzo. Trzy różne rodzaje. No to marmolada, tofi. Teraz będzie zgadywania. Teraz zgadula. Ja pierdzielę. Krzysiu, a nie będziesz nam takich prezentów robił bez przesady? No. Kurczę, to jest raz kiedyś. No nie wiem. O. Dobra, też biorę. Robi wrażenie! O. Wasze zdrówko, widzowie. Nie, ja na razie. Ja od razu mam z marmoladą, patrzę, nieoszukane. Ty czy masz? Też marmoladkę. Mhm. Dobra, zdrówko, zjem, nie będę mlaskał. Gotujemy zupkę serową. Zrobiliśmy bulion, przysmażyliśmy cebulkę, którą wrzuciliśmy już do zupki. I teraz co jakiś czas będziemy dodawać serki topione. Jakie tam kto uważa? A to jest hit Leszka z Powidza. Jak ktoś ogląda wszystkie filmy, to pierwszy raz jedliśmy tą zupę właśnie w Powidzu. No. Tylko tam był wielki gar, a teraz Leszek tak robi, skromnie, tak... żeby każdy miał po trochu na rozgrzanie, że tak powiem, wrócimy z ryb, pójdziemy za chwilę na rybki znowu. No i wrócimy na rozgrzanie, zupkę będziemy mieli ładnie. Ale dzisiaj też mamy taka zimna. Czekamy, jak to się wszystko rozpuści, jak się, niech się pogotuje, cebula też musi, tak powiem, się rozpuści na tyle, żeby nie zaprzyjaźnić. Zbieramy się, koniec. Od siatki. Koniec lawy. Idziemy. Świeża, dołącza świeża krew, Krzysiu, także... Uważaj na szytubę. Widzę. I lecimy, słuchajcie. Już jest kumanek z gofrem. Gotowi? No, gotowi. Piękne słoneczko. Trzymaj. Ostatnia nadzieja, ostatnia godzina. Ty, jaka była podobna. No. Miałem taką. Miałem kiedyś taką. Ja też.
Po Motor Oil. Andrzej mi zabrał. No co, chodźcie dziewczyny, idziemy. A patrzcie, mamy tak rzut beretem do łowiska. Mistrzostwo Świata. Ale idziemy tu, nie? Od razu prawy no? Brzeg atakujemy, tył. Tu, z prawej. Czas wrócić do łowienia. My zaczynamy tutaj od tego brzegu, bo jest słoneczko. Jesteśmy teraz pod słońce. Biczujemy. Minus jest taki, że płytka woda jest, słuchajcie. No ale przy brzegu, nie? No rzucamy daleko. Kontakt był? Co? Kontakt był? Teraz nie, nie było kontaktu. A z wodą kontakt? Z wodą kontakt był. Jak tam panowie? Na razie cisza. Złowiłem jakieś przynęty, tak? A co widzę, kompaktowo wziąłeś? No, teraz. Zostawiłem wielką torbę. Przepakowałem się kompaktowo. Bardzo mądrze. I idę. Duży kotlecik. Ładny kolor. No, taki natural. Też nie wiem na jakiej wodzie, tutaj jakieś się przez pół sprawdzają. Różnie, no przy takim słońcu to bardziej takie naturalne przynęty, nie takie agresywne kolory. No i woda czysta jest. Nie? Czyściutka woda, dlatego mówię, jak najbardziej takie naturalse. O, goferek też ma fajnego. To kuma się czai za tobą. Podgląda. Kumany, jaki skupiony. Jakie ma sexy rękawice. Na naturalność. Jak myszka to Miki. Moje to się chyba sprawdzi, zaraz zobaczycie. A ty też miałeś, aha, taką. No ale taka wielkość. Powiem ci, zszedłem na razie z wielkości. Już no w sumie tak, no jest na stylu, że wielkość zawsze zostaje zachowana. Że każdy na inną niech spróbuje, to też prawda. No nie? Dokładnie. No. Co, Lesiu? No, zajebiście. Jesteśmy praktycznie rozstawieni, zobaczcie, na połowie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, jestem szósty. Pół brzegu. Wszyscy biczują 15 minut. Lipa, jest płytko jak cholera. To jest za płytko teraz, idziemy na głębszą część. Może tam. Rano by się tu sprawdziło, ale... Tam jak jest po drugiej stronie, co tam byliśmy, no nie? Na pomost, tak. Romyk. Tam jest głębiej w ogóle i ta ryba teraz już też... Na płytki na pewno i nie ma, no bo tyle zrzutów, nie? Nie, mówię, no już tym bardziej, że się ochłodziło, no to mówię, wyparło tą rybę pewnie tam na głębsze, nie? O ile zresztą to ja tam, ryba jest, bo... Z tamtej strony miałem jedyne to branie, nie? Co miałem takie z rana puknięcie. A tutaj no chwilę i ta przynęta już pod dnie szoruje. Co, idziemy chłopaki? No, na głębszą wodę chodźcie. Na płytkie dzisiaj szczupaki nie stoją. No to szkoda, że jest pod dnie. No, szkoda, to wszystko zaraz zamarza. A woda jest mega czysta, zobaczcie. Mam nadzieję, że to wyjdzie, ale kryształ po prostu. Mógłbym taką w akwarium mieć. Patrz, co Romek zrobił. Kurwa, tak mi zamarzła, że poleciała wędka do wody. Ty, dobrze, żeś chłopie wyciągnął. No kurde, ja co zarzucam, ona poleciała. Tak zamarza, kurwa, nie da się łowić. Romuś, dla łowców nie ma złej pogody. Jesteśmy tutaj na tym molo. No bo tutaj jest zdecydowanie głębsza woda, no nie? Tu będziemy rzucać, to jest ostatnia nadzieja. Nie wiem, chyba że gofer masz jeszcze jakieś inne pomysły, to... Ja bym jeszcze może spróbował tam gdzieś pod tą wysepkę, ja też, nie? Bo tam właśnie Jurek złowił tego szczupaka. Tak, tak. Zobaczcie tak, sobie tak. Ostatni film z tego, właśnie z Batorówki, tam jest taka wyspa i tam właśnie Jurek złowił szczupaka. I tam podejdziemy z goferem na 100% jeszcze. Ale póki co na razie, jak się rączki ogrzeją, to tu działamy. Co, na stalkę patrzysz? To nie jest tak. Fluorokarbon, to jest fluorokarbon Wasowskiego. No. Tego co pisał tam nawet do nas. Fajna ręczna robota, powiem wam. Rewelacja. To już dwa szczupaki metrowe. Bo w sumie wiesz, że teraz Batorówka versus gofer, Batorówka 1, gofer 0, nie? Łowiłem na taką. O, Krzysiu też do nas dołączył. No niestety mi już tak pozamarzało, że aż mi wędka do wody wpadła przy zarzucie. Patrz na moją szczytówkę, może złapie kamera ostrość. Co się dzieje? Jest. Jest? Aha. To widzicie, no cały czas, non stop. No zamarza, no mi to tak zamarzło, już plecionka mam czterosplotową i masakra, nie? Są trudne warunki i tyle, nic nie narzekam. Tu nie będzie widać za bardzo, ale... Mi to i tak jest obojętne. Idziemy jeszcze pod wyspę, ostatnia szansa. A, jeszcze pod wyspę, dokładnie. Jeżeli tam się nic nie stanie, to ja się poddaję. Tam kumanek jeszcze walczy. Mówię, albo
ryba nie żeruje, to jest pierwsze prawdopodobnie najważniejsze, że tak powiem. Pięknie, zachód słońca już. Druga jest taka, że my nie umiemy łowić. A trzecia jest taka, że tu nie ma ryb. Także no... Nie no, ryby są, no ostatnio nie piękne szczupaki tu wyjechały. Największy 115, ale no mówię, no było takie ochłodzenie. Nie, zostaw, wezmę. Nie, się tam przejdę. Idziemy pod wyspę. Idziemy pod wyspę. Trzeba łowić. Dokładnie. No, ja teraz chłopaków ponagrywam, bo niestety mój zestaw odmówił posłuszeństwa, zamarzło mi. Mam ziółkę czterosplotową. Ale nie będzie chyba widać. Cała jest w lodzie, przelotki. Wszystko w lodzie, a to nie jest byle jaka. Byle jaka. No nie wiem, czy to będzie widać, bo to jest ręcznie robiona. Jeszcze w pracowni Matusiaka, kiedy wędki robił. Blue Rapid. Gang. CD Compositive. Blue Rapid. Także ja nagrywam teraz chłopaków, bo niestety moja plecionka łapie za dużo wody, a nie chcę połamać kija. Chłopaki jak mają 8-splotowe, to one tak nie łapią tej wody, ja mam 4-splotowe. Da się łowić, no ale widzicie sami. O, nie? Jaki sopel. No, trzeba wkładać do wody, a całe te trzecia, czwarta, piąta też cała w lodzie. Trzeba kombinować, no. Naprawdę uważać. A mówię, mi już wędka wypadła, bo miałem ciężką gumę. Gdzieś się kurde przyłapała lodu i poleciała do wody. Ale tu lubią stać sandacze generalnie, tutaj w tym rejonie. Tu latem nawet na metodę dużo sandaczy wyjechało. Tak. Nawet kolega z teamu Mateusz ostatnio tutaj był na treningu, jeszcze chyba w październiku przed zawodami tutaj siedział. I też złowił chyba sandacza, jeżeli dobrze pamiętam. No, także tutaj jest takie sandaczowe, dlatego że tutaj tak z 10 metrów od brzegu to jest takie dno twarde, żwirowe. I one tutaj sobie później sandacze gniazda budują, bo tam potem jest muł. Latem żeśmy to sobie troszkę gruntowali, sprawdzali jakie są dna. I tutaj tak do 10 metrów to jest twarde, a potem jest mułek. No. Zawsze pójdę w twoją stronę, nieważne jak i gdzie, coś tam cię dogonię. No szkoda, że szczupaki nie idą w tą stronę, co nasze przynęty. Nie. Bo mogłyby współpracować w ten sposób. Nie, kompletnie współpracować. O, Kuman chyba odmraża przelotki. Całkowicie. Dobrze, ci wędka nie poleciała tak jak mi, albo ty masz małe przynęty, to ci nie poleci. Kulce zamarza. Nabieram apetytu powoli na zupę serową leżę. Tak, jest zrobiona, oczywiście. Spacerek zrobiony, no niestety nic się nie udało trafić. Ale zupa serowa będzie jak zbawienie teraz. Pierwsze warunki w tym roku, jak byliśmy naprawdę. No. No, kurde, no jestem przyzwyczajony, że czasem ryby nie biorą, ale... Człowiek jedzie tyle kilometrów, stara się, ale na tym chyba polega urok wędkarstwa, nie? No dokładnie, dokładnie. Raz się złowi, raz się nie złowi, no to zawsze jest tajemnica. No woda jest kryształ. Niektóre kanały na przykład na YouTubie robią tak, nie tylko i w telewizji, że pokazują tylko firmy jak są ryby, no nie? Ja robię tak i od zawsze robiłem i będę robił dalej, że wam pokazuję po prostu jak jest. Jak nie bierze, no to nie bierze, no to bo, co mam się popłakać? A szkoda mi tego też, nagrywamy cały czas, fajny wypad, no nie? Super spędzamy czas i kurczę, nawet na pamiątkę, żeby sobie to zostawić do archiwum, no nie? Musi być. Także to, żebyście wiedzieli po prostu później, żebyście się też nie zrażali, jak pójdziecie. Nic nie będzie popadnie. Nic się nie złowi. Osób tu czuje wodę, różnymi przynętami i tak dalej, no. Nie jest tak, możecie mówić, że ja nie umiem łowić, okej, okay, spoko, no ale to wszyscy naraz też, to nie jest tak, że wszyscy nie umieją łowić, no nie? Po prostu jest jak jest i tyle, no. Powoli tracę nadzieję i wiarę. Tyle ci powiem. Zaczynam się poddawać. Ostatnio Jurek złowił tu szczupaka. Przy tej wyspie właśnie. Ale nie było takiego mrozu. Śnieg spadł, ale aż takiego mrozu nie było.
Ocieplenie nawet wtedy chyba było. No, ale śnieg w nocy spadł, ale było cieplutko, fajnie. A to było tydzień później. I że jesteśmy teraz. Jak tam, goferku? Jedno wielkie G. Aha. G jak gofer. No tam jest lód w ogóle za wyspą, to jest zamarznięte. Kurde, trzęsie mi się kamera, bo mi palce zamarzają. Muszę przełożyć sobie tak. Walka z oblodzonym brzegiem, ale tak to wiesz, no... Ciężko. O, ja też już osinę palce. No, ja też już musiałem wziąć. Tak. Zdjąć kamerę na drugą rękę, bo mi już palce... Dobra, ostatni rzut idziemy. Zmarzły. O, fajna jest ta torba, bo jest, można sobie wędki odstawić. No, i nawet nieść w tym. I nie połamią się, co jest niestety nieraz zmorą leżących na ziemi wędek. Gdzie się, kurde, depta szczytówki albo blanki całe. Inaczej mówiąc, sprawdzę, wytrzymałaś wędki. O, i mamuśka podąża pewnie. Spacerek. Nie wracamy do domu, bo ryby nie ma. Nawet do konia nie wiem. A idę podpalać ryby. Ej, kolego, gdzie są klucze od drzwi? Aha. Od drzwi? Na kominku położyłem. Aha. Już wiem. Mówię, bo to będzie taki pewny punkt, nie? Że nigdzie się nie zapodzieją albo coś. Dobra, bo ja szukałam, chciałam tam. To idę wstawiać pyry. No i staw. Drzewa narąbałam. Co pani zrobiła? Drzewa narąbałam. I zaś niesiecie. A w domu kto rąbie, myślisz? Tak? Ja. Nagrywa. Cicho, cicho, bo się wyda. 4 metry przez zimę zrąbałam. Bo mi plecy wysiadły. No dupa ci wysiadła. I się Romek wszystko wydało. Koniec, ja pierdolę, weź matkę na film, dobra. Już, Romek, już nie będziesz ulubieńcem na YouTubie, skończy się rumakowanie, tyle. Dziękuję, do widzenia. Weź matkę na film, to ci wszystko sprzeda. No, już jest afera. No, ja lubię taką robotę robić. No, ja no właśnie, ona lubię, nie zabieram ja tej radochy, o. Iść w pole, w ogródek, pograbić, jak w domu sprzątać, o. No i już jestem usprawiedliwiony. Ale głupia, że się odezwałam. Bardzo dobrze, bardzo ja dobrze. Robię nalewki, o. Idzie pani wstawić pyrki? Idę pyrki wstawić. A mógłbym poprosić o kilka ziemniaków? Kartofle. A, bo to ze Sosnowca, to. Kartofle. Takich ludzi się nie słucha. Są przegrabi, nie? Patrz, są przegrabi. Mówią, nie? Mhm. Oni pyrki mówią? Nie, ziemniaki. Ziemniaki. Czy kartofle, ej? Ziemniaki. A my w poznańskim pyry. A bo to za ten... Bo to w Karpacie też ziemniaki u nas. Sosnowiec to za granicą. Do Sosnowca tylko z paszportem. Nie ma Polsatowski nie paszport. No to idę wstawiać. Musimy kumana wziąć na Polsat do tych. Jedziemy na ryby, nie? No trzeba go wkręcić. Żeby ten paszport w końcu miał. Bo musimy mieć paszport. A Romek tę żeberkę w sosie zostawić? A na kiedy? No, jak wstawię pyrki, pół godziny jest obiad. Ja aha. Z panią też, bo to poddaję się. Gofer chyba też zmarł. Tak. Dobra, idziemy na coś ciepłego. Widzimy się w domu, pogadamy sobie może. Tak, może coś się wymyśli. Wynagrodzimy wam ten film, jeszcze sobie pogadamy, fajnie, klimat pokażemy wam, jaki robimy. I... live'a dzisiaj. O, może live'a zrobimy. Może live'a zrobimy. No. Czy się łapiesz? Powietrze świeże. Fotodajnią, no to. Nic, kurde. Nawet glony się nie łapią. Nic. Przyszliśmy się trochę rozgrzać. Lechu już zgubił tutaj. Lechu, przepraszam, Andrzej. Zgubił nad wodą dwa palce, bo już odmarzły. Nie no, żartuję, dobra, nie nagrywaj go tak. Bardzo dobrze. No. O, ty co, gdzie masz grzanki? Wyjedli mi przecież, nawet nie wiem kiedy. Problemu zjadły. To jest duża. Powiedział, że mi się nie należą i koniec. Zaraz przyjdzie wkład, zobaczycie jak to będzie pływać. Masz grzanki z czekoladą. Na pewno będą pasowały do zupy zerowej. A Maro mi to powiedział. O, patrz jaki bobik. Jaki rodzyn. Rulik nawalił. I no. Te dźwięki. Patrz jak to wygląda. Mam nadzieję, że się chili za dużo nie sypnęło. Chyba jest. Się okaże się. Przecież ty jesteś taki hardcore. To jest taka tajska wersja zupy serowej. A gdzie jest ta nasadka na ten? Na co? Ze słoiczka. W zupie? Dziękuję. Dziękuję. Dobra, to już z garka zjedzie. Jest i moja porcja. Będzie?
rozgrzewające. Zobaczcie, jak to wygląda. Ja wiem, jak to smakuje, no, no dziękuję. Życzę wam... Proszę, minimalnie jak ktoś chce sodować. Życzę wam smacznego. No to minimalnie. No, żeberka w specjalnym sosie. Jakim? Duszone. A, to jest taki mój prywatny kompozycja. No co? Słodko-kwaśna taka troszeczkę. Bierz sobie kumanek, nakładaj. Jest boczek i żeberka, nie wiem co tam mama. Buraczki swojskie też? Buraczki swojskie, dokładnie. No, Lesiu spróbuje. Buraczki, petarda. Manku. Wiem, że trochę wam smaka robimy, ale no. Jak nie ma ryb, to się nagrywa to co jest i tyle, nie? Patrzcie, jaki klimat za oknem. Wydaje mi się, że ten budynek jest pod ochroną konserwatora zabytków. Bo widać, że to jest przedwojenny. Słońce za nim zachodzi. No a my co, pojedzeni? Relax. Relax. Witajcie w ostatnim dniu przygody batorówkowej. Pokażę wam na początku, co tu się wydarzyło w nocy. Popatrzcie, woda całkowicie zamarzła. Także mimo tego, że chcieliśmy jeszcze z rana pójść porzucać, no to niestety to by było na tyle, jeżeli chodzi o łowienie. No powiem wam tak, o ile wszystko jest zamarznięte, dzisiaj nie połowimy i byliśmy troszeczkę zmartwieni tym, ale taka mnie niespodzianka spotkała, że po prostu jestem przeszczęśliwy. Idę teraz z Romeczkiem. Wczoraj jak tutaj chodziliśmy, to taki korzeń leżał. Nie pamiętam, czy to nagrywałem wczoraj, czy nie. Tak mi się spodobał, się zapytałem właściciela, czy jest na sprzedaż ten korzeń, albo czy jest mi niepotrzebny. Mi strasznie by do akwarium pasował. I kurczę, najpierw mówił, że nie, bo tam chcieli sobie jakąś impregnację tego korzenia zrobić, czy coś, ale minęło 20 minut, dzwoni do Romka, mówi, bierz ten korzeń, zaraz wam pokażę. Super. No muszę to nagrać na pamiątkę, bo tak. Później nagram w domu w akwarium. Jak włożysz go, nie? Tak, to żebyście wiedzieli po prostu skąd ten korzeń pochodzi, nie? No, spreparować go musisz sobie. To nawet wymoczyć tylko. Wymoczyć. Nie będzie, mam, ale bajka. Jeden korzeń mam od Roberta dostałem, z Wisłoka wyciągnięty, a drugi będę miał... Baterów. Patrzcie, tutaj woda. To pompy chyba są, nie? No, zamarzło także. Dzisiaj nie połowimy, ale jest, patrzcie, jaki słodziak. Ale super. No, no mistrzostwo świata, powiem wam, o takim korzeniu właśnie. Ale jak on ma strukturę. Marzyło. No, pasturówki fajną. Sobie mogą wpłynąć, nawet o tak go mogę położyć w akwarium. No tak, tak, on chyba tak powinien. O tak, patrzcie, no kur, mistrzostwo ja, świata. Ja, masakra. Nie? Wyczyszczę go ładnie, na myjnię go wezmę, w sali poleży. Miesiąc, bo tutaj też grzybek chyba już, ale to wymyję. To tak, truchno, to trzeba, ale już to taki nic, się przebarwiło. To nic nie szkodzi. Także tak wam na pamiątkę nagrywam. No i co? Woda zamarznięta. Także. O. Jak dobrnęliście do końca, mam nadzieję, że wam się podobało. Zostawcie łapkę w górę, osoby, które są nowe, macie czyli subskrybuj, kliknijcie, będzie dostawać informacje o nowych filmach, a nowy film jak zwykle, piątek 19, bo kiedyś w piątku 19 na kanale Łowca. Ostatni raz z batorówki. Koniec. Dołącz do obozu Łowcy, klikając przycisk subskrybuj i poczuj moc, jakiej nie doznałeś nigdy dotąd. Ale to ja jak tam na tamponie, bo w tym zgadzam się. To nie. Ja tu sobie tak leżałem, a tu kurde coś mi łapi przy wejściu. Patrzę.